No i my dalej tutaj integrujemy się na trzy autka. Na plaży. I znów jesteśmy na tych samych schodach. No, tylko teraz ty schodzisz, nie ja. No, bo znów jesteśmy w Niechorzu, nie? No i morze spokojne, nawet nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fal. Tak śpiewał Podsiadło. No, tak śpiewał. Tak, i zespół ten, jak to się nazywali tamci? Wideło? Wideło. No. Na plażę! Znowu to zrobiłam. Lubię to. Wysyp muszelek specjalnie dla mnie. O, jaka ładna ta. Co człowieki robią? No? Co to ma być? Ciekawe. Trzeba zrobić pranie. Aha, wodę na pranie bierzesz? Biorę ci wodę. Chcesz? Tak, to... Mam jeszcze drugą reklamówkę. To dużo tej wody będzie, na pewno. No. I co, ona zbierałaś coś? Co? Co to jest? Szkiełka? Ojej. Do roboty, Madzia. Koniec obijania. Idę przecież, nie. No, trzeba pracować. Ciężko na chleb. Na chleb zarabia. A kiedy nie jesteśmy na stoisku, to mamy swój biznes w łazience. Kurczę, nie ma za bardzo jak pokazać. Wszystko nam się, wszystkie tablice mieszczą. Tutaj są złapane. Tutaj, żeby nie leciały. Co jest? I wszystko... Gadam do nich, a nie do ciebie. A, dobra. Jezus Maria, no. Się wciskam, dobra, już wam nic nie powiem, bo już mi się odechciało. I jak co tydzień Saigon i bałagan, no bo pranie samo się nie zrobi. Więc znów bierzemy, suszymy i tak w koło. I tak to wygląda. Pranko, gotowanko, sprzątanko. Życie. A Madzia stoi na stoisku. Ktoś musi robić to, a ktoś musi robić tamto. I takie spacerki nocą pod latarnią w Niechorzu. Popatrz sobie, Madzia, na tablicy, jakie tu naklejki mają. Ty to nakleiłeś? A przedtem. O Jezus, jak miło. Chodziłem. Dziękuję wszędzie. Ci. Chodziłem wszędzie, naklejałem. Ale jesteś kochany. Ty jesteś w piżamie. Ale patrzcie, jaka fajna. Superowa. No. Ale jest tu mega. Naprawdę polecamy. Bo warto nawet nocą tutaj być. A tu jest ta latarenka, która z drugiej strony jest cała oświetlona. Mega. Wszędzie nakleiłeś te naklejki? Nie wszędzie, ale... Kiedy ty to zrobiłeś? No przedtem, jak chodziłem z psem. O Jezu. No, także pamiętajcie. Dlatego wziąłeś mnie na spacer. No tak, i tam trzeba taki jeszcze dzwoneczek oprócz tego subskrybuj. No co, ty idziesz nad morze nocą? Nie? No nie wiem. Czy to tak blisko? Ale tam pizga. No wrócę. I ktoś tam jest. Nie, nie, nie idź, nie idź. Nie ma sensu. Nie, nie, nie. Nie, bo za bardzo pizga. Wymarzniemy się. Chodź. Jaki foch. Do domu. Jazda. Ale wyglądasz. Nowy krzyk mody, proszę państwa. Dwie bluzy, spodnie dresowe, flanelowe. Kapki. Janusz i Grażyna. Tak, podoba mi się ta latarnia. Ładniejsza jest niż ta w Świnoujściu. Nasi znajomi powiedzieli, że przypomina im to... Penisa. Penisa. Dosłownie. Tu jajeczka i tam główeczka. Tak. Więc są ludzie bardziej zboczeni niż my. No i fajnie, za to ich lubimy. Co nie? Potwierdzasz? Tak. Ostrości mi nie łapie już, bo to tak jest. No, bo jestem jakaś taka niewyraźna, nie? Przestań. Hello.
No, dwa piwa wypiłaś. I jeszcze film zmontowałam. Wiecie, no, co to będzie? Zaraz się będzie zarzucał. Dobra, idziemy do kamperka, bo zimno. Zobacz, Madzia, tu też byłaś. Gdzie ty nie byłaś? Nie patrzę właśnie na to i zobaczyłam to. Pamiętajcie, subskrybuj i dzwoneczek. Ja jestem wszędzie. Jak ten wirus. Ten żołądkowy. Ta jelitówka. Każdy ma po tobie sraczkę. Mówiłem, nie pij. A jogę uprawić? To chyba na polu. Chodź spać, co? Ale ci się oczy świecą. No chodź, chodź. Wyglądasz jak wampir. Spać, jak się jest youtuberem, no to trzeba czekać, aż się załaduje film. No tak. Proszę państwa. Dokładnie tak. Więc idźmy. Idźmy, chodźmy. Madzia, nowe miejsce pracy? Nie, ale prawie. Otóż... Aha, bo tu jest twój namiot. To jest moje miejsce pracy, więc można powiedzieć, że pracuję prawie pod latarnią. Tylko, że jakoś tak słabo zarabiam. No. Ja nie wiem, przereklamowany ten zawód. Dzisiaj nad morzem jestem sama, bo chciałam sobie pozbierać muszelki albo szkiełka, bo jest chyba dość fajnie wszystko wyniesione z wodą. Wczoraj wieczorem widziałam, więc liczyłam na to, że dzisiaj rano też tak będzie. Markowi się nie chciało, za to będzie pilnować, czy trzeba wrócić na stoisko i się otworzyć. I do czasu, jak nie zadzwoni, to mogę sobie chodzić tutaj po plaży, a plaża w Niechorzu mi się wyjątkowo bardzo podoba, bo zobaczcie, jaka jest fajna. Ma te takie co jakiś czas. Nie, fajnie jest, naprawdę fajnie. Jedyne to trzeba szukać zejścia z tych betonów, żeby zejść na dół, ale ogólnie jest naprawdę spoko i bardzo mało ludzi akurat w tym miejscu. Także bomba. I to jest to, czego ja właśnie szukam nad morzem teraz, czyli wypukane szkiełka, robię z nich bransoletki. No i Madzia z rano się zmyła i poszła zbierać muszelki i szkiełka do swoich łapaczyków i innych rzeczy. I tam jest na plaży, tam. Szalona. Zrobimy jej małe kuku. Zaskoczymy ją od tyłu. Wydygałem cię? No. A widzisz, myślałem, że jesteś sama na plaży, a widzisz tu jakiś zboczeniec od tyłu cię atakuje. Normalnie nie możesz wyczuwać beze mnie, co? Nie, to nie o to chodzi. Chciałem być twoim osobistym zboczeńcem. Jesteś zawsze. Chciałem cię wydygać. No i udało ci się. Fajnie, nie? Szkoda, że reakcja nie była bardziej taka. U mnie nie ma takiej reakcji. A jakby ktoś się tak naprawdę napadł z tyłu? Trzeba zawsze patrzeć, czy ktoś się nie, wiesz, tam z tyłu nie zajdzie. No. No. Co tam nazbierałaś? Co tam nazbierałam? Szkiełka? Hmm? No ładne, ładne. Brawo ty. Magda, do roboty. Co, do roboty? No już trzeba prawie, że do roboty iść, no. Tak? 11 jest. Ale są ludzie? No tak sobie ludzi jest. Mało. Nie idę. Aha. Nie będę pracować dla mało ludzi. No dobra. No zbierają ludzie, różne rzeczy zbierają. Muszelki, kamyczki i tak samo jak ty. Myślisz, że jesteś jedyna? Tia. No co? Mówisz coś? Skoro już przylazłeś i muszę znosić twoją obecność, a no chciałam sobie mieć pół godziny luzu,
to ten. To co? To musisz powiedzieć coś ciekawego. Ja? No, powiem to coś ciekawego, tak? To, że wczoraj wieczorem było tak fajnie, spokojnie, ciepło, w nocy też. No. I nad ranem też. Morze jest spokojne. Super. Jest ekstra, można spać na plaży. W Polsce. No. Nie za granicą. Jest tak jak chcieliśmy, o tak. No, tylko człowiek jeszcze zaspany. A i trochę żal, że zaraz musimy iść do pracy, bo ludzie się schodzą, ale... No posiedziałoby się cały dzień tutaj, nie? Ale... No ale nie jesteśmy dla pracy. To znaczy nie jesteśmy dla wypoczynku, tylko dla pracy, nie? No. Nad morzem. No mówisz coś? A ja myślałam, że ty będziesz mówić. Nie, ty mów. Kończymy spacer, bo trzeba iść do pracy, ale pogoda jest naprawdę... Rewelacyjna na spacer. Zresztą słychać nas dobrze, nie słychać wiatru, więc znaczy, że jest naprawdę fajna pogoda. Fal nie ma. O. Nie ma fal, nie ma fal. Pociadło? Pociadło. Coś takiego. Także no. I jeszcze zostaniemy tutaj jutro, żeby ogarnąć zamówienia, a potem jedziemy do Mielna, nie? Tak. Bo tak się umówiliśmy z organizatorem. Mykamy do Mielna. Na imprezę. Żeby obczaić tam. A potem albo gdzieś dalej, albo zostaniemy w Mielnie na dłużej, jeśli będzie się fajnie handlować. To wtedy nawet nie ma co jechać dalej. Mielno to taka jak imprezownia jak Międzyzdroje, więc tam kasa się robi. Tylko, że już jest prawie, że koniec sezonu, nie? To jest który sierpnia? Dzisiaj? Nie wiem. 18? 17. Nie wiem. 17 sierpnia? To wiesz, co to znaczy? Co? Że 2 miesiące jesteśmy w podróży. No. Urodziny! Urodziny. Dobra, chodźmy. A ja mam piórka na łapacze i mamy szkiełka i mamy drewienka wypukane, także wszystko... mam na kawku. Ojejcie, co ty pokazujesz, także wszystko naturalne. No. Samo się nie zbiera. Musimy wracać do naszych zadań, bo królowa Kier powiedziała, że jeżeli dzisiaj do 17 wszyscy się wyporadzą. Godzina 22, a ludzie dalej czekają w kolejce, aby wejść na latarnię morską w Niechorzu, bo dzisiaj jest darmowy dzień, jest dzień latarni morskiej. No siema. To zdecydowanie najmniejsza impreza, na której jesteśmy. Nie wiem, czy coś będzie słychać. Słychać? No słychać czy nie? No słychać czy nie? Idziemy na dworze nabrać butelkę wody do spódki. No, bo nam się woda skończyła w spódce. Ale fajnie. I jesteśmy sobie pod tą latarnią na szybkiej imprezie. Duża kolejka. I tak to wygląda. Madzia, co ty robisz na plaży? Zbieram muszelek. Nie, no nie zbierasz muszelek. Przyszliśmy po wodę, bo się woda w spódce skończyła. No a skąd wziąć wodę do spódki, jak nie z morza? Zapomniałam, że nie mam krótkich spodenek. Nie, takie dobra, to ja to zrobię. Czekaj, ja to zrobię. Ogoliłam nogi, więc... No, 6 litrów wody poproszę, bo w kibelku nie ma czym spłukiwać. Nie ma 6, jest 5 plus 1 gratis. No dobra. Ale spokój nad morzem, co? Kurde, nic nie widać. No trudno. Widać Madzie, to wystarczy. Fajnie jest nad morzem. Jak ten jeden chłopak dzisiaj powiedział, co nas ogląda? Że jak tu już przyjechał raz, to już się zachoruje i będzie się tu wracać, albo się będzie chciało zamieszkać. No. Dlatego nam się bardzo spodobał ten dom, nie? Gdzie to było? W Mrzeżynie. Moglibyśmy go mieć, tylko podobno nie można go mieć. Można go jedynie wynająć i to na rok. Ten na plaży. Wychodzę. No wychodź. Ciężka butla. Ja będę niósł. Nie. Tak. Nie.
zobacz, to zostawił tutaj ciastko, wiedział, że przyjdę. Aha. Dzięki. Czyli kolację już wodę masz. Wodę mam, ciastko mam. Co? Woda morska idealna, nie? Na pewno byś się dużo opiła, pragnienie byś ugasiła. Pragnienie, tak. Ciekawe, czy ktoś pił w ogóle taką wodę. Morską? No. No może ktoś pił, ale raczej się... No bo tak jak pokazują na filmach często, nie? Jak ludzie zagubieni gdzieś na morzu, z pragnienia usychają, a niby tyle wkoło wody. Bo to pijesz i dalej chce się pić. Aha. Albo jeszcze bardziej się chce pić. Coś takiego jest z tym. Tak czy siak umierają. Aha. Dobrze. Ale fajnie jest. Jeszcze wieczorem tak nie siedzieliśmy, nie? No nie. Wszystkiego trzeba spróbować. Jest mega. No i zorientowaliśmy się, że słona woda to może nam wyżreć spuczkę. Więc będziemy nalewać klasycznie. Bo ten płyn... A właśnie, może to będzie sprawdzać lepiej niż ten płyn, który kupiliśmy od pana Zoitojowego w Wałczu, bo jest oszuchany... Oszuchany jest. Ja oszuchany. Magda, dzisiaj nic nie piłaś, a normalnie język nie, ci się plącza. Ja jadłam grzybki od Asi. Ja nie wiem, co to były za grzybki, ale działają, Asia. Działają, chcemy więcej. Humor jakiś dziwny mamy. I co, muszę to zrobić. No dobra. Zaraz powiedzą, że niesmaczne. Nalej wody trochę, spłucz tak o. No tam jest sam płyn, nie? Wlany, tylko ten niebieski. No i już trochę, żeby to rozcieńczyć. A, to już było trochę? No. No. I nalewamy w ten sposób, nie powiedziałaś, a nie nalewamy do spłuczki normalnie, żeby mechanizmów nie popsuć morską wodą. Wiecie, też działają te grzywki. No, są takie fajne. Dzień dobry w nowym dniu. Popracowaliśmy, teraz czas na relaks i chcemy zwiedzić motylarnię, która tam jest, tam. No. Jakoś nie było wcześniej okazji, mimo że jesteśmy tutaj w sumie już drugi raz, od kilku dni jesteśmy teraz, tam wcześniej byliśmy w sumie tylko przelotem, no ale przelotem, a teraz jesteśmy tutaj 5 dni, no i tak głupio być pod latarnią i pod tą motylarnią i nie pójść zobaczyć, jak te motyle sobie latają niby swobodnie. To takie pseudo swobodnie, bo są uwięzione, no ale latają po ludziach, skaczą tam. Jakieś egzotyczne mają być, więc, no, więc popatrzamy sobie. Idziemy zobaczyć, nie, jak to wygląda i pokażemy też wam. Motyle pobierają pożywienie. Nie mają one zębów, a więc nie ugryzą, nie ukąszą, nie zrobią nam nic złego, a więc nie ma się czego bać. Ogromny jest. Masakra. Taki wielki, a żyje tylko 7 dni. Ale są ładne, wyglądają normalnie cud natury. Prześliczne są. I zwiedziliśmy na szybko tą motylarnię, bo długo się tam nie da być, bo jest bardzo ciepło, wilgotno, bardzo ciężko się oddycha, bo one potrzebują takich klimat. Tam jest paruwa, ale jest super. Nawet jakby się chciało posiedzieć, to ciężko by było. Ciężko się oddycha. Ale ładne, motylki ładne, chociaż spodziewałam się więcej większych. No. A tak było nie za dużo. A ten jeden, ten taki taćma, to coś co rękę przykładałem, to był jeden tylko, nie? Jeden, no. Ale ogólnie nie mega. Nie wiem, czy to nie był sztuczny. Nie. Bo się nie ruszał. Nie, no spoko. No. Naprawdę polecamy, no. Bo warto. 16 zeta bilet kosztuje od dorosłego. No. Dzieci mniej, tam ulgowe są, później rodzinne bilety. Także zawsze to są inne niż zawsze. Nie, czy no filmowałaś tę tabliczkę z biletami, z cenami? Nie. No, nie. To trzeba dofilmować. No i Madzia nakleiła swoją naklejeczkę, a ja swoją z drugiej strony. Co prawda nie pasują nam do stylowy, ale naklejka to naklejka. Bo my zbieramy inne, nie? No to co, ale możemy tak i zbierać, aż okleić całego kampera i wtedy na pewno nie będzie przeciekał. Ale jaki brudny.
trzeba go umyć w końcu znowu. Nie umyć. Myć. Ale ty ładnie wyglądasz, no. Nie mogę się nadziwić. To mi mama kupiła w second handach. Bluzeczkę mi mama kupiła, Marek mi kupił spodenki i jestem teraz piękna. Tak. Chodź, mykamy. Dalej. Dalej, jedziemy. Teraz wodę trzeba gdzieś załatwić, napełnić. I wysłać pocztę i już mamy wolne. Jedziemy do Kołobrzegu, potem do Mielna i dalej. Yeah.